Czy czekoladowe brownie może być lepsze niż seks? Nie dowiemy się, jeśli go nie spróbujemy. Są takie ciasta, które zawsze zwalają z nóg. I niewątpliwie dla mnie takim ciastem jest czekoladowe brownie. Niewiele produktów i zawsze kończy się happy endem. Ale wyobraźmy sobie kilka miłych dodatków. Wybierzmy sobie ulubioną muzykę. Weźmy sobie ulubiony napój. Ja dzisiaj wybrałam grzaniec, bo jest dość chłodno, a ja mam problemy z gardłem. Jestem pewna, że mi pomoże. I ucieszmy się kilkoma fantastycznymi produktami. No ale to, co najważniejsze, to, moi drodzy, czekolada. I to, co jest bardzo istotne, to jest to, żebyśmy wcześniej spróbowali czekolady, którą chcemy dodać do naszego brownie, bo przecież może ona będzie owocowa, może będzie orzechowa. Wtedy będziemy wiedzieli, jakie składniki możemy do niej dodać, żeby zbalansować cały smak tak, żeby był na 100% niezapomniany. Ja wcześniej już spróbowałam oczywiście tej czekolady, dlatego wiem, że orzechy będą do niej pasowały idealnie, ale pozwolicie, że spróbuję jeszcze raz. I to jest tak naprawdę najtrudniejsze w tym całym przepisie, żeby nie zjeść tej dobrej czekolady, zanim skończymy ciasto. Owocowa, przyjemna, bogata w smaku. No, można by było powiedzieć, że troszeczkę tutaj zaniedbałam ten proces, za bardzo się wyluzowałam, ale nic bardziej mylnego, przecież to się wszystko samo robi. Gotuje się właśnie woda, 100 ml, troszeczkę więcej niż połowa takiej szklaneczki. Pójdę po nią, bo będzie nam ta woda teraz potrzebna. 100 ml wody i dosypuję elegancko nasz cukier. Pozwolę mu się teraz powolutku rozpuszczać. I nie wiem, czy macie tak samo jak ja, ale te przepisy, które czasem widzę w telewizjach albo czytam w grubych kulinarnych książkach, nieco mnie stresują i trochę przerażają. Ale tutaj zobaczcie, mieszamy cukier w wodzie. Proste. A więc, moi drodzy, bierzemy masło, które ubijała nasza Słowianka. Trochę je potniemy, bo inaczej musiałabym się wykazać cierpliwością. Mieszając to, a to nie jest chyba moja mocna strona. No i teraz to, co najważniejsze, czyli czekolada. Myślicie, że tej czekolady będzie tak mało? Nie, nie, spokojnie. Dodajemy całkiem sporo. 2,5 tabliczki. Niech się nam szybko rozpuszcza. Nasza czekolada jest już rozpuszczona i wymieszana. Odstawię ją więc i zajmę się innymi produktami. Czekolada z masłem odpoczywa i się relaksuje, tak jak my. A teraz zabieramy się za jajka od szczęśliwych kur. Rozbijamy 3. Mamy jajka, czas więc na mąkę wsypujemy. Nie przejmuję się zazwyczaj tym, czy tej mąki jest odrobinę za dużo, odrobinę za mało. Myślę, że to nie ma aż takiego znaczenia. To nie będzie długo trwało. No dobra, jajka wymieszane. To teraz najtrudniejsza część. Musimy połączyć rozpuszczoną czekoladę z masłem z jajkami. Mamy tutaj naszą czekoladę. Sprawdzę jeszcze, czy jest oby dobrze wymieszana. Widzicie to? Nie, no nie byłabym sobą, gdybym jeszcze raz tego nie spróbowała. Ale fantastyczne. Coś wspaniałego, jakby powiedziała moja babcia. No i teraz, moi drodzy, muszę to zrobić zgrabnie. Jeśli mi nie wyjdzie, to mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ja sobie takie rzeczy zazwyczaj wybaczam. Dobra, więc w tym samym czasie mieszamy i wlewamy. Muszę pomóc sobie drugą ręką. Muszę wyjąć tutaj resztę czekolady, bo nie może się nic zmarnować. To będzie coś niezwykłego. Już to wiem. Już to czuję. Możemy to pomieszać już na czysto. Nie wiem, czy czysto to dobre słowo w tym momencie, ale na pewno na smacznie.
to wygląda coraz lepiej. Dodajmy do tego trochę orzechów. Ja myślę, że ten smak będzie idealnie zbalansowany. Ja nie wiem, czy ja będę wszystkie kroiła. Ja po prostu zmiażdżę je w dłoni. Jestem twarda, ale z migdałami chyba sobie w ten sposób nie poradzę. I chociaż kilka wkroję do środka. Mamy tu już wszystko, co najlepsze. Możemy to wymieszać łyżką. No dobra. No i dlaczego tak naprawdę na kanale, który nie jest poradnikiem kulinarnym, zajmujemy się pieczeniem ciasta? No dlatego, że dodaliśmy do naszego brownie naprawdę ciekawej czekolady, o której wiemy, że ziarna pochodzą z Peru, że doda naszemu ciastu owocowego aromatu. No i też dlatego, że czekolada ma różne twarze i możemy trochę wpływać na to, jak te twarze się kształtują. Brownie wydawałoby się gotowe, trzeba tylko włożyć je do piekarnika, a ja popełniłam oczywiście klasyczny błąd, bo nie włączyłam tego piekarnika wcześniej i teraz będę musiała na niego czekać, ale ja się tym w ogóle nie przejmuję, bo ja napiję się swojego grzańca, ja się trochę zrelaksuję i będę mogła przystąpić do dzieła za chwilę. Piekarnik włączony, ale zapomniałabym o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, o odrobinie soli, która, być może pewnie wiecie, podbija słodki smak i sprawia, że jeszcze bardziej ta słodycz intensywnie rozpuszcza się na naszym podniebieniu. Trochę się nam tu wszystko nabrudziło, ale to nic, bo kuchnia to nie apteka. Naczynie, w którym będzie piekło się nasze brownie, już jest też pod ręką. O! Piekarnik się odzywa. 180 stopni, 25 minut i nasze brownie będzie gotowe. Czy ja się nie mogę doczekać? Tak! Możemy je teraz równomiernie rozmasować. Brownie upieczone, trochę odpoczęło, a ja w tym czasie zrobiłam to, co każda kobieta, która ma brudną kuchnię, powinna zrobić w oczekiwaniu na ciasto, które się upiecze, czyli dokończyłam grzańca i spróbowałam jeszcze kawałek czekolady z Peru. No i to jest teraz czas na to, abyśmy nasze brownie pokroili. Wybiorę sobie jakiś idealny kawałek. A idealny kawałek to taki, który nie jest za mały. Zawsze staram się o odrobinę balansu, dlatego do słodkiego smaku, choć na pewno z owocowym posmakiem, dodam trochę owoców kwaśniejszych i wtedy na pewno wszystko nam się doskonale zrównoważy. No i odrobinę świeżości. Nie trafiłam. Jeszcze raz. To, co już się tutaj zapowiada, to jest po prostu niebo albo piekło. Pozwólcie, że udam się w idealne miejsce, aby tego spróbować. Zanim oddamy się degustacji, postarajmy się o takie miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie, przyjemnie i komfortowo. I degustujmy wszystkimi naszymi zmysłami. Powąchajmy i wyrzućmy dzisiaj widelczyk do ciasta. Po prostu spróbujmy jeść rękoma. To naprawdę może dużo zmienić. Czy ja się nie mogę doczekać? Tak. O matko. To jest kosmiczne. Nie tylko dlatego, że wierzch tego ciasta wygląda jak powłoka Marsa. To naprawdę może nas zabrać w podróże po prostu międzyplanetarne. I przepraszam, że tak się chwalę, ale właściwie to nasze wspólne dzieło, które jest dokładnie takie, jakie powinno być. Chrupiące na wierzchu, ale mokre w środku. Ale czy to jest lepsze niż seks? Sprawdźcie sami.